Witamy Państwa serdecznie w pierwszym programie, w którym będziemy przeglądać prasę puławską i okoliczną. Mamy rozłożone tygodniki, które są dostępne w Puławach i okolicy. Na pierwszym planie Tygodnik Powiśla, który wybija się dosyć mocno swoimi artykułami o osobach znanych i tych mniej znanych, ale zanim porozmawiamy sobie o tym, co w prasie piszczy, przedstawiam naszych gości. Pan Andrzej Kuszyk. Tak. I Sławomir Kamiński. Na razie darujemy sobie tytuły polityczne i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wszyscy dokładnie wiedzą, z jakich opcji politycznych panowie tutaj są. Pan jest z Niszowej, więc pewno nikt nie wie. No i co z tego? Panie Sławku, nie byłbym tego taki pewien. Wszystko może być zupełnie inaczej, niż się panu wydaje. No pewno, że tak. Zaczynamy. My zaczniemy nie od 12, tylko od 2. A konkretnie od 2 tygodników Powiśla. Najpierw zajmiemy się numerem wcześniejszym, który wyszedł 5 lutego, bo tam pojawił się początek naszej dyskusji, czyli artykuł pod tytułem Brzydkie zabawy puławskiej elity. No i wyszło na to, panowie, i wyszło na to nasi widzowie, że ta elita to wcale nie jest taka elita, co nie? No i właśnie jest teraz dylemat, czy żałować, że się nie jest w tej elicie, i co zrobić, żeby być? I czy warto? A może jednak warto stać z boku, bo z artykułu wynika to, że nasza elita, która wysławia się bardzo ładnie, mówiąc kolokwialnie bułkę przez bibułkę, pisze dużo gorzej i co najgorsze uwielbia pisać nie pod swoim imieniem i nazwiskiem. No, tylko że mam wrażenie, to jest trollowanie w internecie? No nie, trollowanie to jest trochę coś innego, ale myślę, że cały problem polega na tym, że wielu ludzi mniej obeznanych z technologią internetową myli pojęcie pod anonimowym, że tak powiem, pisanie pod anonimowym nikiem z wysłaniem listu, tak jak kiedyś było pisane, z wycinane z gazety z napisem anonimowym. Nie zgodzę się z panem. To są inteligentni ludzie, którzy skończyli studia i owszem, nowoczesnym człowiekiem, który posiadł całą wiedzę swojej epoki, był René Descartes, zwany Kartezjuszem, od dawna nie żyje. W związku z tym trudno wymagać od lekarza, żeby znał specyfikę, powiedzmy, technologii sieciowej. Ale jest skończenie szkoły nie gwarantuje inteligencji. To na pewno, ani mądrości. Natomiast nie przypuszczałbym, że osoby, które należą do tak zwanej elity, nie potrafią zrozumieć takiej prostej rzeczy, jaką jest to, że w internecie nie ma anonimowości. Mimo wszystko. Jak widać nie potrafią. Albo może myślą, że są bezkarni. Ja na przykład... Robią to bezwiednie czy specjalnie? Ja zauważyłem na przykład, że życie komentatorskie na jednym z portali zamiera, jak jest sesja Rady Miasta. Myślę, że gdyby się nad tym pochylić, to pewno by jeszcze parę innych ników można było rozszyfrować. Niki zaraz będziemy rozszyfrowywać. Ja publikuję pod swoim, wszystkie komentarze pod swoim nazwiskiem, nie mam z tym kłopotu. Tutaj szacunek właśnie do pana Sławomira Kamińskiego, który za każdym razem podpisuje się pełnym imieniem i nazwiskiem, a jest mnóstwo ników w internecie. Nawet dwoma i na naszych. Tak, Sławomir Adam Kamiński, dlatego w skrócie SAK. Też ładnie. Kapitaliki oczywiście, SAK. Ja się zastanawiam tylko, dlaczego osoby, które są w elicie, nie piszą tak jak pan Sławomir, czyli pod swoim imieniem i nazwiskiem. Może dlatego, że się wstydzą tego, co piszą. To po co piszą? Tak, ja wiem, że to naiwne pytanie. Myślę, że to po prostu wyłazi agresja gdzieś tam, gdzie człowiekowi się wydaje, że jak jest anonimowy, to może pozwolić sobie na wszystko. Ja przypominam o pewnym eksperymencie psychologicznym w Stanach Zjednoczonych, w którym studentów, 2 grupy studentów podzielono na więźniów i na strażników. I to, co się tam działo, pokazało bardzo jasno, że mamy w sobie tak ogromne pokłady zła i tak jak człowiek jeszcze władzę. Tak, poczucie władzy, jeżeli człowiek jest świadomy tego, że nie podlega kontroli, jak to powiedział Machiavelli, władza absolutna korumpuje w sposób absolutny i tutaj mamy dokładnie taką samą sytuację. Ktoś, komu się wydaje, że jest autentycznie anonimowy, jedzie po bandzie, mówiąc krótko. Jak słucham tego, co mówi pan Andrzej, te pokłady agresji, które szukam, to ciekaw jestem, pod jakim nikiem pan pisze. To ja mam co najmniej 5. I może w tym jest lekarstwo, żeby mieć co najmniej 5. Zostajemy przy tygodniku, ale bierzemy się za najnowsze wydanie z 12 lutego, bo tutaj, panowie, oprócz wielu innych artykułów mamy dalszy ciąg. cyklu, który zaczął się 5 lutego, gdyż, jak pisze Tygodnik Powiśla, brzydkie zabawy elity, czyli ustalono, kto grasował w sieci. A czyli powiem tak, no, trudno mówić, kto grasował. Wiadomo, z jakiego komputera albo z jakiego IP. Z dużym prawdopodobieństwem można określić. Trudno, pewno badać to pod względem budowy zdań i tak dalej. Na pewno tak. Natomiast ja powiem tak, czasami, bo ja w internecie spotykam się, jak piszę pod swoim nazwiskiem, to jest mnóstwo odważnych ludzi, którzy pod anonimowym rzekomo nikiem mówią przeróżne rzeczy. I kiedyś nawet była taka pokusa, żeby sprawdzić, kto to jest. To nie jest trudne, prawda? Wystarczy złożyć prosty pozew. Natomiast ja sobie uświadomiłem, że nie bardzo chciałbym tego typu ludzi spotykać. Ale boi się pan krytyki około? Nie. Ja zachęcam do tego na przykład, żeby ktoś przyszedł do Rady Powiatu i powiedział wprost takie rzeczy. Albo na przykład, żeby pod swoim nazwiskiem podyskutował, prawda, ze mną na portalach. Ja zachęcam, bo cóż, nie mam się czego bać, a nikogo bać. Gdybym się bał, to bym pisał pod innymi nikami. Natomiast jeśli ktoś nie ma odwagi, żeby swoje poglądy głosić wprost, no to nie jest to człowiek, z którym chciałbym wymieniać poglądy, no bo niby o czym. To znaczy ja myślę, że trudno to nazwać wymianą poglądów, bo to, co tam jest napisane, to tam powiedzmy pod tymi nikami, to trudno jest nazwać poglądami, jakimikolwiek zresztą poglądami. To, mówiąc krótko, była to jazda bez trzymanki, która w warunkach, że tak powiem, jak to powiedział Grzesiu, kwalifikuje się na ostatnie słowo do draki w warunkach face to face, nie? Ja zacytuję jeden taki wpis. Ku, jesteście dnem bez dna. No więc o jakich poglądach mówimy? Z wyższym wykształceniem, tak? Tak. Ja wiem, że w momentach wzburzenia nam się bardzo często wypadają nam takie słowa z ust, powszechnie uważane za obelżywe, ale chyba przy komputerze, gdzie można zawsze cofnąć, bądź nie wysłać. Tutaj ja myślę, że pytanie, co będzie dalej, bo tak naprawdę dalszy ciąg już mamy. W cywilizacji zachodniej demokracji dalszy ciąg już mamy. Powinni być wykreśleni tak naprawdę z życia publicznego. Przypomnę, że wciąż sięgamy do Tygodnika Powiśla z 12 lutego. Ustalono m.in. prokuratura dzięki współpracy z Telekomunikacją Polską ustaliła numery IP i ustaliła później abonentów, na których zarejestrowane są komputery, z których pochodziły te obelżywe wpisy. No nie tak całkiem komputery, tylko końcówka sieciowa. Końcówka sieciowa, tak, zgadza się. No i jest na przykład Kicia, ktoś, kto posługiwał się nikiem Kicia. Był to adres IP przydzielony stacji telefonicznej zarejestrowanej na abonenta o danych Krzysztof Wójcik. Gender znaczy gender na topie. Zaczyna się. Widzę, że wpływ wykładu księdza Dariusza Oko jest. Nie byłem. Nie byli panowie. A były dwie okazje, w Lublinie i w Puławach. No niestety, jestem człowiekiem nieco zajętym i nie zawsze, że tak powiem, jestem w stanie być gdzieś tam, tu gdzie chciałbym być. A co panowie sądzą ogólnie o poglądach może, żeby tak odbiec na chwileczkę do szerszej sprawy? Ksiądz Oko, gender... Znaczy ja powiem krótko, teoria Darwina, biologia mówi dosyć jasno pewne rzeczy. Płeć jest określona poprzez DNA i dalsza dyskusja na ten temat jest zbędna. Ja powiem tak, dla mnie trochę za późno już, mam żonę, dzieci, co ja mogę. Czyli pan gender nie. Co ja mogę zmienić, natomiast... No słuchaj, zawsze nożyczki. Ja nawet bym chyba do końca nie chciał. No moje dzieci też jakoś przywiązałem się, mają jednoznaczne imiona. I do płci też czują się przywiązane. Trudno byłoby cokolwiek zmieniać. No ale jeśli ktoś ma jakiś taki dylemat moralny, że prawda, chciałby tak nic tego nizowego stać się, tak jak tutaj na przykład. Ja nie wiem, czy to nie jest tutaj jakiś taki gender, prawda? Jakaś pani nazywa się Tadeusz w internecie, prawda? Może to jest to. Może to jest ukryte takie pragnienie, prawda? Bardzo możliwe. Jakaś taka młoda, że nazywano na przykład Jan Maria Rokita, a teraz będzie załóżmy tam, nie wiem, Zofia Tadeusz. Oj, to w Hiszpanii było modne imię Mercedes. Mercedesy są dalej modne. Dokładnie. Powiem, że w Hiszpanii troszkę mniej, bo tam jest większy kryzys. Więc no, nie zajmują się widocznie głupotami i to jest dowód na to, że u nas kryzysu nie ma. Zajmujemy się głupotami zamiast gospodarką. Tak jak w Hiszpanii jest prawdziwy kryzys, Oni nie zajmują się głupotami gender, tylko do roboty. No nie, i tutaj bym się nie zgodził absolutnie. Aha. Przecież teraz tam jest zadyma, zmieniła się koalicja rządząca i to, co Aznar, ci socjaliści powykręcali typu... przepraszam, ten poprzedni, w każdym razie jakiś taki był taki socjalista. No. Jak to łatwo, proszę Państwa, tak uciec z Puław do Hiszpanii, prawda? Ja jestem typem mentalnego południowca, ja popieram takie... I jak to się nazywa? I po prostu teraz odkręcają te wszystkie ustawy legalizujące aborcję i temu podobne rzeczy i to wszystko jest odkręcane w tej chwili. Także to nie jest tak, że, tylko to problem dotyczy Polski. Czyli nie ma też Dobrze, kończymy jednym słowem temat gender, kończymy jednym słowem temat puławskiej elity. Puławskiej i okolicy. Elity. Ja bym nie nazwał może tego elita, ale mimo wszystko jak bardziej elita. No nie pokazali się... Ja ukułem takie powiedzenie, takie, na które sobie roszczę prawa autorskie. Establishment. O fuj, nie przyjedzę. Jest to, powiem... Prawda? Nie wiem, gdzie można zarejestrować takie słowo. Nie wiem, czy można, ale moim zdaniem jest to bardzo, bardzo obraźliwe słowo. Naprawdę. Dla osób, które mienią się establishmentem. A ja używałem go publicznie, skarg nie było. Dobrze. Panowie, w takim razie co na pierwszy ogień? Czy nasz region, czy Wspólnota Puławska? Która szata graficzna się Państwu bardziej podoba? Czy z krówką, czy z człowiekiem roku? Znaczy tutaj szata graficzna zmienia się co tydzień, więc jak gdyby to będzie... Ale może człowiek roku? Ostatnie wydanie. Może człowiek roku? Nasz region to jednak jest Gazeta Wyborcza. Mamy głosowanie, mamy 12 kandydatów na człowieka roku. Wśród nich osoby znane wszystkim, a znane tylko wybranym, prawda? Właśnie patrzę, prawie wszystkich znam. No ja nie wszystkich. Proszę. Ale na przykład bardzo mi się podobało podejście pani Filipowskiej, która powiedziała, żeby proszę na mnie nie głosować, jako że SMS jest płatny 2 tam z haczykiem, raczej żeby przeznaczyć te pieniądze na szczytne cele. Aczkolwiek, no powiem tak, pieniądze podatników płyną dosyć szerokim strumieniem w różnego rodzaju instytucje partyjne, na przykład Platformie Obywatelskiej ostatnio przybyło lajków na Facebooku, jak się okazało, większość tych, którzy tak bardzo tą partię polityczną polubili, jest w wieku 21 do 24 lat i mieszka w Istambule. Ale to bardzo tanie głosy. Ja myślę, że oni więcej niż 1,5 tysiąca za to nie zapłacą. SLD również miało sporo sympatyków w Moskwie na przykład. Serwery są w Moskwie, a głosujący w Istambule. Tak, to jest podobny przypadek z słoikami w Warszawie, gdzie też były kupowane głosy i tam, o ile pamiętam, kupiono... Słoiki to znalazł ten Owsiak. Także Owsiak owsiakiem, ale w Warszawie, jeśli chodzi o głosowanie na logo słoika, kupiono to chyba w Nowym Jorku za $50 i to było właśnie kilka tysięcy takich lajków. Tak. Więc nie jest to droga inwestycja, więc proszę nie mówić, że Platforma jest rozrzutna, jeśli o to chodzi. Nie. Znaczy ja powiedziałem, że nie tylko Platforma, SLD też miał sporo, że tak powiem, sympatyków w Moskwie na przykład. A KNP tego nie robi, dlatego ma 0% poparcia. I tu się mylisz, bo KNP ma najwięcej, że tak powiem, lajków ze wszystkich partii politycznych. Sorry, winet. Wydali najwięcej. Ale skąd? Nie, bo my ciężko pracujemy. Panowie, jak myślicie, na co pójdą pieniądze z głosowania SMS-owego? Na sieci komórkowe. Znaczy, przepraszam bardzo, na pewno należy uznać 23% podatek VAT. W związku z czym, wspieramy budżet państwa. Wspieramy budżet państwa. Pozostałe 2 złote? No to na pewno z połowę tego zgarną operatorzy. A reszta nie wiem. Powiem szczerze, nikt nie był łaskaw tego powiedzieć. Może zróbmy jakiś konkurs taki. Albo może jakaś nagroda niech będzie dla tego, co wygrał. Bądźcie konkurencyjni. $50 wam proponuję. Jest jakiś. Dobrze, zmieniamy temat, ale zostajemy przy tej samej wspólnocie z ostatniego wydania. Drzwi, karty, chipy, internety, czyli jednym słowem i przedszkole. I co z tym dalej będzie? Znaczy, w Stanach Zjednoczonych już w jednym hrabstwie jest obowiązek chipowania małych dzieci, które chodzą do... Jak pieski, przepraszam? Tak, dokładnie. A w niektórych szkołach państwowych, chyba w setce szkół państwowych, jest prowadzony program obowiązkowego posiadania karty chipowej przez każdego ucznia. To znaczy, ja powiem tak, no jest to moim zdaniem jest to kolejny przykład inwigilacji społeczeństwa, nadzorowania kontroli. Jeżeli nagrywa się wszystkie nasze rozmowy telefoniczne, jeżeli kontroluje się, gdzie wydajemy pieniądze, w tej chwili jest bardzo poważny nacisk na to, żeby coraz bardziej obniżać limit transakcji, które możemy wykonywać gotówką, więc to wszystko ma na celu kontrolę społeczeństwa. Jeżeli wejdą nam jeszcze czipy, które mają pełnić rolę... Ale czy to nie jest jakaś... To ponoć PiS jest spiskowy. Ja powiem tak... Nie, ale to nie jest spiskowość, to już działa w tej chwili. Ale dla mnie wypowiedź jest bardzo prozaiczny. Wydano 260 tysięcy na stworzenie. Teraz wyda się drugie 300 na to, żeby go ulepszyć i dostosować. I to się nazywa budowanie rynku mediów elektronicznych. To znaczy tak, no ale oprócz tego nie zapominajmy o tym, że na przykład w szkołach, które podlegają pod Urząd Miasta, ogranicza się ilość nauczycieli czy lekcji informatyki. Mianowicie w tej chwili likwiduje się podział na grupy. W związku z tym, jeżeli ktoś uważa, że jeden nauczyciel informatyki jest w stanie ogarnąć 20 czy 25 dzieci, które każdy siedzi przy danym komputerze, ale nie, to się, a mnie chodziło tak naprawdę... Chodzi mi o kasę, że tutaj się wydało pieniądze, a tam się oszczędza. Tak, ale mnie chodziło tak naprawdę tylko o to, czy system spełnia, bądź będzie spełniał jakieś swoje zadanie. I tak naprawdę, ale jakie zadanie masz spełniać właściwie? Właśnie chciałem się też panów o to spytać, jak wy myślicie, po co ten system powstał? Po co nam to mieliśmy? Czy ewidencja dzieci musi być prowadzona elektronicznie? Oczywiście, że nie musi. Są plany, by na tej karcie również zakodować bilet dla dziecka, jeśli jeździ komunikacją miejską, bilet wejścia do Halimosir i tak dalej. Ale wtedy ta usługa będzie miała sens, prawda? Tak, ale to będzie kosztować. Umówmy się, pierwsza podstawowa rzecz... Dlatego nikt nie zapyta. Zakodowanie, moim zdaniem, zakodowanie dodatkowych informacji na karcie chipowej kosztuje złotych 5. No tak, a teraz mamy kartę MZK, mamy kartę teraz dużej rodziny, mamy kartę... Jak rozumiem, wszyscy będziemy musieli chodzić z kartami, aż ktoś padnie na genialny pomysł, o którym rozmawiamy, żeby jednak zaczipować towarzystwo. To jest dla mnie przerażająca trochę wizja. To znaczy nie, ale... Słuchajcie, to jest i tak lepsze rozwiązanie, niż wytytułować numery. To już było i proszę nie wracajmy do tego etapu w naszej historii. Ale to jest dokładnie to samo. Tylko że teraz tak, wróćmy jeszcze znowu tak. Pytanie brzmi, jeżeli my jako powiedzmy wspólnota, czy miasto, umówmy się, jesteśmy jakąś tam wspólnotą, mamy to sfinansować, dlaczego nikt nie zadał nam pytania, czy my chcemy? Jeżeli taka karta ma sens, jeżeli możemy ją zrobić z niej bilet, możemy z niej zrobić bilet wstępu na Mosir i tak dalej, dlaczego nikt nie zadał pytania rodzicowi, słuchajcie, czy chcesz uczestniczyć w takim programie? Bo okazałoby się, że tak naprawdę z hipotetycznej liczby 100 tysięcy rodziców chciałoby tylko 10 i projekt by upadł. A oni bardzo chcieli ten projekt przeprowadzić. No więc właśnie dlaczego? Pytania są dwa. Cóż, powody, dla którego to powstał ten system, mnie osobiście są bliżej nieznane. Liczyłem, że panowie wniosą troszeczkę ten kaganek oświaty. Będą mieć wiedzę. No to jest niedobrze. Gotowanie żaby, tak jak tutaj jeden z ten liść jest po to, żeby nikt nie pytał. Rozumiem. Szanowni goście, co z elektrownią naszą, która również jest opisywana we wspólnocie? Otwierają koperty. I dają. Z ofertami oczywiście. No tak. O tych samych mówimy. Żeby otworzyć, trzeba najpierw dać kopertę. Elektrownia, w 2015 ma się rozpocząć budowa? W 2016? Niech doczytam. Uruchomienie 2018, w 2015 roku ma się rozpocząć budowa. Ja się tym żywotnie interesuję, to znaczy samą technologią, prawda? Okazuje się, że na przykład Niemcy stawiają na węgiel. A my stawiamy na rosyjski gaz. I to jest bardzo spektakularne. Mało tego, to tam mówi się wprost. Niemcy stawiają na węgiel. Ale zaraz, ekologia, zapylenie. Już teraz w tym roku w Zakopanem było tak, że narciarze, którzy przyjeżdżali, przez kilka dni nie mogli chodzić sobie bez masek, bo było tak ogromne zapylenie powietrza, że to było niebezpieczne dla zdrowia. My się różnimy od Niemców w tym, że oni znakomicie liczą pieniądze i stawiają innym wymagania, których sami olewają, mówiąc kolokwialnie, ekologię, będą zanieczyszczać i zapłacą za to karę, która wyjdzie im i tak taniej. Nie jestem płaceniem, to spokojnie, bo to oni ustalają reguły gry. Do 30 roku mówi się oficjalnie, że niemiecki węgiel jest niezagrożony. I to są oficjalne informacje. Polski węgiel, patrząc po ostatnich cięciach w kompanii węglowej, gdzie zabrali biedacy, 14. pensję im zabrali. Słyszeli panowie? Znaczy wie pan, wszystko byłoby fajnie, polski węgiel chyba ma się w takim razie źle, skoro zabierają. A to widzi pan, niekoniecznie się ma źle, bo z tego, co jest mi wiadome, to kupiona przez Czechów kopalnia ma się jak najbardziej dobrze i ma otwierać nowe pokłady, nowe szyby. Tego, co wiem, też ma się całkiem nieźle, więc umówmy się, chodzi o kwestię pasożytów, którzy siedzą w okolicach w okolicach tego górnictwa. Na Lubelszczyźnie ma powstawać nowa kopalnia węgla, o dziwo, i też bezpieczna, wybudowana przez Australijczyków. I okazuje się, że my, mieszkając rzut beretem od Bogdanki, gdzie tak naprawdę wiadrami można by ten węgiel nosić, będziemy kupować od Rosjan gaz. A ja bym tylko zwrócił taką delikatną uwagę na jedną rzecz, że jakby z systemem elektrowni powiązane jest wprost miasto Puławy, jeśli chodzi o ogrzewanie. W związku z tym cena ogrzewania gwałtownie wzrośnie. Nie ukrywamy jednak i nie da się temu zaprzeczyć, że elektrownia jest potrzebna, bo grzi nam kryzys energetyczny i myślę, że tym możemy zamknąć. No nie tak całkiem, bo tutaj powinniśmy się zastanowić zupełnie nad jedną rzeczą. To, co Pan powiedział na temat tego Zakopanego. Musimy odróżnić od siebie dwie rzeczy. Przemysłowe palenie węglem, czyli miałem węglowym, który jest filtrowany, od tego, co się dzieje w domach, daleko nie szukając na Włostowicach. Problemem jest zupełnie coś innego. Problemem jest to, że stawia się na ogromne molochy energetyczne, zamiast robić to, co na przykład się robi w Austrii, gdzie Pan sobie może w chałupie kupić wiatrak i wiatrak się kręci, jest podłączony do sieci i mogę sprzedawać tę energię, sprzedaje Pan energię i raz do roku dostaje Pan zakładu energetycznego rozliczenie. W Polsce jest to niemożliwe. Myślę, że do Austrii dojdziemy kiedyś. Mam nadzieję, liczę na to. Panowie, jeszcze jeden temat ze wspólnoty. Most, nasz stary most i problem dróg, za które kiedyś nie musieliśmy płacić, a teraz płacić musimy, a tych pieniędzy nie ma. Są. I nawet pojechano do prezydenta. Którego? Delegacji naszego Bronisława Komorowskiego. Nie wiem, ale pojechali. Ale jak to ładnie brzmi, prawda? Pojechali do prezydenta. Co można, nie wiadomo, ale... Cóż, w Pałacu Prezydenckim z wizytą byli samorządowcy i rozmawiali z prezydentem... Ale weszli do niego, czy byli w Pałacu? Nie jest dokładnie opisane, w każdym razie pojechali. No i tematem spotkania były właśnie odcinki dróg krajowych zastępowanych przez drogi ekspresowe oraz finansowanie oświetlenia drogowego, m.in. na węzłach drogowych, czyli to, co spadło na nasze miasta. Pytanie pierwsze brzmi, a co prezydent ma w tej kwestii do gadania? Przepraszam bardzo, tymi sprawami rządzi rząd i premier, a nie prezydent. Czyli co? Prezydent może sobie po prostu pogadać, ale to pięknie brzmi. Ale to źle, że pojechali, no przecież gest wykonują, próbują, szukają. W takim przypadku można wrednie zapytać, kto zapłacił za paliwo na bezsensowny wyjazd. Czyli co, menadżer zły, że ich skierował do prezydenta? Znaczy nawet nie o to chodzi. Cały problem polega na tym, że... Jest menadżer. Podróże pana... Był tam pan Grobel? Niech no ja doczekam. Województwo lubelskie. Sławomir Ciężko, wójt gminy Fidlej oraz Krzysztof Brzeziński, wójt gminy Puławy. Niestety... Nie. Pana Grobla nie ma. A, bo most jest pod gminę, a nie pod miasto. Pod miasto też. A to już nie wiem. Aż tak bardzo szczegółowo w tej kwestii nie siedzę. Tak, bo most ma część taką i część taką. Chciałem zrzucić już winę na Panowie, z wyliczeń nadzoru budowlanego wynika, że 17 milionów złotych musi pójść na remont mostu i to musi gmina zapłacić. Tak, tylko że mówię, znowu wracamy do pewnego tematu, czyli tego, że rząd przerzuca wydatki na samorządy, nie zapewniając środków. Jest pytanie w tym momencie, na co rząd wydaje te pieniądze. Jeżeli deficyt wzrasta... łatanie dziury budżetowej. Tak, no ostatnio zasunął nam 150 miliardów. No. W bardzo słusznym celu, ale nie zasunął, on tylko przeniósł. One dalej są, tak, ale tylko... Pamięta Pan, oglądał Pan Nikosia, jak ten był... I tam był bardzo fajny problem, bardzo fajny tekst, mówi, ale po wyborach to tym tematem będzie się zajmowała opozycja. Mnie najbardziej rozbawiła sytuacja, kiedy Trybunał Konstytucyjny zapytał niejakiego pana premiera Donalda Tuska, ile to będzie kosztowało. Znaczy, jak będzie drogo, to będzie taka inna decyzja. Dokładnie. To jest po prostu zabawne. Ja mam czasami, jak się budzę rano i pierwszy serwis oglądam, to mam wrażenie, czy już banany rosną za oknem, czy nie? Bo republikę już mamy. Wniosek jest taki, że tak, rząd przerzuca na niższych, a gminy nie mają na kogo już przerzucić. To trwa od lat. Tak naprawdę to trwa od lat. Ale Jest światełko w tunelu. Proszę bardzo, w Końskowoli się... Nie, w Końskowoli miejsca pracy powstają dodatkowe. Przedsiębiorcy, i to jest to, czego mnie przynajmniej osobiście czasami brakuje w działaniach poszczególnych samorządów. Gmina Końskowola oczywiście przyznała im ulgi podatkowe na pewien okres czasu. Teraz, kiedy firma przedstawiła dalszy plan rozwoju, poprosiła o kolejne ulgi. Z tego, co wynika z artykułu, to chyba dostaną. Bądź dostali już nawet, jeśli nie doczytałem, przepraszam. My jesteśmy generalnie jako Kongres Nowej Prawicy. Ale czy to nie jest świetny pomysł na ściąganie biznesu? Ale to, proszę pana, to jest normalny pomysł. Mieć 100 złotych załóżmy, 100 złotych podatku. Gruntowego. Albo... Ale nie mieć kogoś, kto tą stówę zapłaci. Mieć kogoś, kto prowadzi i daje pracę i tak dalej, ale nie mieć stówy podatku. No co jest? No to, panie redaktorze, gdy ja pytałem, dlaczego wydano 200 milionów złotych w Puławach na inwestycje unijne i nie stworzono żadnych miejsc pracy, odpowiedź była taka: samorząd nie jest od tworzenia miejsc pracy. Oczywiście, że nie. Od tworzenia miejsc pracy jest Urząd Pracy, tak? Nie. Oni są... Nie, urzędy są od tworzenia miejsc pracy dla urzędników. Tutaj okazuje się, że nie wydając takich ogromnych pieniędzy można stworzyć atmosferę, dzięki której ktoś buduje na przykład. Kończymy Wspólnotę Puławską. Został nam ostatni tygodnik, nasz N-Region. No i właśnie tutaj akurat na temat Pini-Beef. Tak, jest tutaj głównym tematem w N-Regionie jest właśnie firma, która rozwija działalność w Końskowoli i niedobrze się dzieje. Szykany, brak wynagrodzeń za nadgodziny, fetor. Ale to gdzie indziej. To w Kutnie. Czy tak będzie w Końskowoli? Pyta nasz N-Region. No i tutaj jest kwestia działania naszych władz i naszych odpowiednich urzędów, które są ku temu powołane. Jest kwestia, czy mają do tego narzędzia, bo czasami to wygląda na tej zasadzie, to znaczy, w takim razie... Czasami wygląda na tej zasadzie tak, że przedsiębiorcy... Kto pójdzie zrobić kontrolę do ubojni? Ja bym się bał. No tak, usłyszałem kiedyś, jak to było z tej ekipy w Płocku, było mielary mielą, a lisom w lesie się rzuca żarcie, tak? Znaczy nie. Są też dowcipy o tym, jak to w Rosji kastrowali wielbłądy, prawda? Ale więc wie pan, no, cały problem polega na tym, że jest kwestia adekwatności kar, że małemu przedsiębiorcy daje się ta sama kara dla małego przedsiębiorcy typu dla sklep mięsny, powiedzmy 5000 zł za niedostosowanie się do tego jest znaczącą rzeczą i może na przykład zaważyć... A dla dużego 5000. A dla dużego 5000 to jest, przepraszam, pierdnięcie, to pan woli, prezes wyłoży z kieszeni i ma święty spokój. Dobrze, ale... Czy panowie się obawiają tego, że to będzie powtórka z rozrzewki, tego co w Kutnie? Faktem było to, że poprzedni właściciel miał problemy tego typu. Miał problemy tego typu i tam był problem dotyczący oczyszczalni ścieków. Ta oczyszczalnia ścieków dzięki również mojej pewnej takiej dosyć twardej postawie ona powstała. Więc co do oczyszczania, to są warunki techniczne. Czy oni będą oczyszczać, to są względy kosztowe. Natomiast co do warunków pracy, ja myślę, że najlepszym regulatorem w tej sprawie jest bezrobocie. I mniejsze warunki. Liczymy na to, panowie, że się okaże dobrze. Jeszcze jeden szybko wspomniany wcześniej temat. Karta rodziny w Puławach, dużej rodziny, tak? Karta dużej rodziny. Cóż, będziemy mieli za zniżki. Zniżki na basen, do parku wodnego dla rodziców. Rodzice będą płacili połowę z tego, co doczytałem, za bilet, jeśli jeżdżą miejską komunikacją. Pytanie brzmi... I szukamy jeszcze innych, którzy będą uczestniczyć w tym programie. Fajnie, teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy to przypadkiem nie jest wspieranie tych, którzy i tak żyją za nasze pieniądze na pomocy społecznej, mówiąc krótko. Pije pan do mopsu i tak dalej, to, że pomagamy biednym osobom, ale... No nie do końca, akurat nie wszystkim biednym osobom. Ale odróżniam biedne osoby z wyboru... Dodatkowa pomoc, która im się nie należy? Nie o to mi chodzi. Myślę, że nie taki jest cel tej karty. A jaki jest cel tej karty? Tak jak karty elektroniczne, nie wiem. Nie. Ja powiem tak, myślę, że dwie sprawy. Po pierwsze taka, że bardzo mnie rozbawił program TVK Puławy, w którym mówiono o karcie, o zatwierdzeniu karty rodziny i nie powiedziano nic o tym, kto był inicjatorem. Trzeba oddać pewną sprawiedliwość. Inicjatorem był... Być może dziennikarze, ale do rzeczy. Ja powiem tak, tutaj wydaje mi się, że daje się ludziom rybę, a trzeba ludzi nauczyć łowić. Łowienie To jest dajmy pracę, nie dajmy zniżek. Dokładnie, o to chodzi. Ludzie sobie sami znajdą, bo tu jest organizowanie czasu wolnego. A być może ktoś nie lubi chodzić na pływalnię, chciałby pójść gdzie indziej, tak? A tam już nie ma zniżek. Więc ja bym... Jak to jest państwo, to chyba, że pan. Szanowni Państwo, kończymy tym optymistycznym wrażeniem pana Sławomira Kamińskiego. Dajmy wędkę, a nie rybę. Nie. Nauczmy łowić ryby. Nauczmy łowić ryby, a wszystkim nam będzie się żyło lepiej. Czy dobrze, tak? Serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na kolejny przegląd Puławskiej Prasy. Moimi gośćmi byli pan Sławomir Adam Kamiński oraz Andrzej Kuszyk. Maria. I prowadzący Karol Krzeszowiec. Dziękuję.